Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Ola. Witam na najlepszym kanale dotyczącym zjawiska jasnowidzenia na światowym internecie, jeśli można tak rzec, tak rzekam. Otóż właśnie cały czas czekamy właśnie na zwycięzcę naszego konkursu, który wskaże nam jasnowidza, który wskazał więcej przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia niż nieznany jasnowidz z Gdańska. Nagroda wynosi 1000 zł. Serdecznie zapraszam. Wszystkie wcześniejsze warunki, wszystkie warunki, jeśli chodzi o nagrodę 1000 zł, zostały podane we wcześniejszych audycjach, więc nie będę się powtarzał. Dzisiaj lekka i szybka audycja. Przyjrzyjmy się paru doniesieniom medialnym. Na koniec właśnie przedstawimy jeszcze SMS-a z roku 2022 i też spełnioną przepowiednię. Kolejna przepowiednia spełniona i no jak zwykle dokładniejsza niż u najbardziej znanego jasnowidza w Polsce właśnie, bowiem najbardziej znany jasnowidz w Polsce powiedział właśnie takie zdanie, ale nie dał żadnych ram czasowych, a jasnowidz Gdańska dał dokładne ramy czasowe. Od początku maja przez 3 miesiące, czyli przez kwartał, miało się coś wydarzyć, się wydarzyło, jak widzimy. A teraz przejdźmy do krótkiego raportu jasnowidza. Spójrzmy na najnowsze doniesienia. Tutaj mamy chiński minister obrony grozi separatystom z Tajwanu. Nasza armia jest niezniszczalną i potężną siłą. No, generalnie w oczach Boga takie zapewnienia z perspektywy osób wierzących, bo oczywiście różni ludzie oglądają, ale z perspektywy osób wierzących takie tutaj doniesienia, że armia jest niezniszczalna, to aż prosi się o kukszańca od losu, ale no, generalnie rozumiem, że chodziło im o to, że chcą pogrozić palcem, więc pogrozili, tak? Ale często właśnie w Piśmie Świętym są opisywane właśnie historie, właśnie jak ktoś się pychą unosi, jak mówimy właśnie ostatnio o Stanach Zjednoczonych właśnie, że ich pycha może zgubić, to widzimy, że na tą drogę pychy również Chiny też zaczynają się czuć tak pewnie, że są niezniszczalną i potężną siłą. No pytanie dla kogo, bo przypomnijmy tutaj historię po prostu Titanika, że Titanik też miał być tytanem, wielkim metalowym statkiem, niezatapialnym, niezniszczalnym, tak potężnym, a jednak w pierwszym rejsie padł na dno, nie? Więc tutaj właśnie panowie z Azji też mogliby to wziąć pod uwagę, no chyba że nie ufają Słowu Bożemu, no to pewnie tam mają swoją księgę przemian i może takich zapisów w tej księdze nie ma i można tak właśnie sobie określać. No my tu na zachodzie, znaczy no ci co wzięli jakby naukę, to wzięli, ci co nie, to nie. No ale generalnie nauczyliśmy się, jeśli chodzi o samą chociaż historię właśnie Titanika, że lepiej tak mocno się mu nie unosić i nie zapewniać, że coś jest niezniszczalne, bo wtedy to aż prosi się o takiego kukcańca od losu, za którym właśnie może kryć się twarz Pana Boga. No, ale to mówię tak enigmatycznie, chrześcijańsko, jak to po swojemu czasem lubię rzec. Przypominam, że audycja jest dość luźna, więc spokojnie, nie denerwujcie się. Tutaj mamy z kolei 2 czerwca, chińska sonda kosmiczna wylądowała na ciemnej stronie Księżyca. Następnie znowu Azja, czyli kolejne balony z północy, czyli z Korei Północnej wysyłają balony, które przynoszą śmieci i odchody. To jest 1 czerwca, TVN24 właśnie. No i oni tam po prostu, żeby im trochę tam zepsuć życie, to takie baloniki, takie paczuszki im wysyłają. No najgorsze jest to, że przy każdej takiej paczuszce pojawia się ekipa policjantów, żołnierzy, pirotechników, oni się przybierają w te stroje, tak? W obawie, że tam może być tam jakiś granat bez zableczki czy coś. No na razie nic takiego nie znaleźli, same właśnie śmieci i odchody. Następnie tutaj mamy szef Pentagonu, wojna z Chinami nie jest ani bliska, ani nieunikniona. No to miejmy nadzieję, że będzie unikniona, że będzie można uniknąć wojny jakiejś potężnej, wielkiej. To jest doniesienie z 1 czerwca. No, nie będę się na ten temat rozwodził, no generalnie były ostatnio takie rozmowy w Singapurze bodajże. O, jest tu nawet właśnie na konferencji bezpieczeństwa w Singapurze, tak, więc tam i Chińczycy właśnie grozili palcem właśnie na tejże konferencji, jak i też Lloyd Austin tak się wypowiadał. Tu mamy z kolei Stoltenberga, szefa NATO, który 1 czerwca w Dzień Dziecka właśnie mówi, że wiemy, co zamierzają Rosjanie, w razie potrzeby zareagujemy indywidualnie i zbiorowo.
Blinken deklaruje, i to jest amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, zadeklarował, że państwa NATO odpowiedzą na falę rosyjskich ataków hybrydowych wymierzonych tam oczywiście w państwa NATO, a szczególnie właśnie na środkowo-wschodnią Europę, ale też i całą Europę, bo wiemy, że takie różne ataki dokonują się na przykładowo nawet w Szwecji, gdzie tam były pociągi nawet wykolejane, bo o tym się tak w mediach nie mówi, ale jest tak, że te ataki to nie są tylko jakieś takie zwykłe podpalenia czy jakieś inne naruszenia bezpieczeństwa, czy jak ostatnio właśnie modne wycieczki na polsko-białoruską granicę od strony białoruskiej, to właśnie też właśnie na przykładowo w Szwecji były wykolejane pociągi, niszczone trakcje kolejowe. I no i tyle, tam nawet pamiętam, że przez miesiąc chyba był zakłócony ruch pociągów właśnie tam na północy, gdzie oni te rudy tam transportują. Więc to już są poważne rzeczy, ale no tutaj w Polsce na razie chyba nie mieliśmy do czynienia właśnie z tymi pociągowymi rzeczami, chociaż wcześniej były takie rzeczy, ale oni nie wiązali to właśnie a nie, zaraz, były z tymi systemami, przepraszam, faktycznie, tylko już mi wyleciało. Dobrze, idźmy dalej. Tutaj mamy właśnie, że Kreml intensyfikuje te swoje ataki. No, ja tu się przyznam, że tu jeszcze czytamy, że wzrost aktywności rosyjskich tajnych służb na terytorium Sojuszu. No, wiecie, ja to jak to stary spiskowiec też jakby tak się zastanawiałem, że no, nie można również wykluczyć, że inne wywiady niż tylko rosyjski mogą właśnie takie działania prowadzić, czy swoje własne, czy obce. Ale generalnie inne niż tylko rosyjskie, tak? No ostatnio właśnie jakichś Białorusinów aresztowali, więc również nawet i białoruskie wywiady mogą taką akcję prowadzić. Ale wiecie, no też wiele różnych historycznych wydarzeń miało miejsce właśnie po prowokacjach własnych wywiadów, tak? Więc jakbyśmy sobie wyobrazili, że nagle w Polsce mamy bardzo, bardzo dużo różnych pożarów i wtedy od razu ludzie byliby bardziej skłonni właśnie żeby dać lanie tym, którzy właśnie niby te pożary podkładają, więc bardzo ważne jest zidentyfikowanie właśnie przyczyn, tak, bo tutaj ostatnio się okazało dzisiaj, że jakiś ośmiolatek trzy pożary wywołał, tak, więc to żaden rosyjski agent czy ruska onuca, tylko po prostu jakieś dziecko podpaliło, 3 razy coś spaliło, więc jakby nie można ulegać zbędnym emocjom i gdzieś tam w szaleństwie tracić zmysły. Trzeba podchodzić do rzeczy naukowo, co właśnie spojrzymy na ostatnią przepowiednię, która się sprawdziła na spokojnie właśnie i wtedy wszystko gra muzyczka. Tutaj mamy z kolei Rosja przeprowadzi test atomowy w kosmosie, znak zapytania, chcą zastraszyć Amerykanów, to jest 31 maja 2024 roku, ale to jest po prostu taki film, tam pół godziny trwa, można sobie obejrzeć i po prostu tam, no chodzi o to, że jakby jest taki, generalnie jest taka konwencja jakby o zakazie przeprowadzania prób jądrowych w kosmosie, no ale Rosjanie wiadomo lubią przełamywać lody, więc kto wie, czy tam by nie chcieli zrobić próby w kosmosie i to by, no, jak gdyby to było nad obszarem Stanów Zjednoczonych czy jakiegoś innego państwa, no mogłoby to wpłynąć właśnie, mogłoby to, bo to w sumie właśnie wywołać ten impuls elektromagnetyczny, impuls EMP właśnie. I takie są podejrzenia i lęki naszych zachodnich sojuszników. Tu z kolei mamy SMS-a, środa 30 listopada 2022 roku. Proszę zwrócić na datę 2022, tak? Mamy 24, czyli to jest 2 lata temu. To 30 listopada, czyli zaraz był 23. No i teraz 4, czyli to jest SMS sprzed 1,5 roku, tak? Sprzed 1,5 roku. I tutaj jest po prostu, jak ja szedłem do pracy na wykopaliska, tam są takie filmiki z wykopalisk tutaj w Gdańsku przy hotelu, przy Nowotelu chyba, to tam właśnie jak szedłem długim pobrzeżem do pracy rano, to właśnie taki miałem właśnie błysk jasnowidza i tam miałem takie poczucie właśnie, że widziałem dużą armię, może przeczytajmy wszystko. Środa 30 listopada 2022. On jest zapisany 21:58, ale to było rano. O, nawet zapisałem. Dzisiaj rano, idąc do pracy, krótki, ale niesprecyzowany flash, widziałem dużą armię czy dużą liczbę amerykańskich żołnierzy, jakby się przygotowywali do dużego przetransportowania, pakowali, przeglądali sprzęt, mobilizowali, etc. Nie widziałem konfliktu, ale duży ruch fizyczny amerykańskiego kontyngentu, czy przygotowania do niego, czyli przygotowania do tego ruchu, tak, tego kontyngentu. Czy taka gotowość, ale nie taka, że my sobie tylko stopień gotowości wciśniemy, tylko. No, tutaj się będzie teraz palić, muszę kliknąć to serduszko, przez chwilę będzie serduszko.
Przepraszam, dobra, weźmy tego. I ten, tylko chodzi o to, że po prostu to była taki wyższy stan gotowości. To jest to, co teraz mniej więcej obserwujemy właśnie w związku właśnie z sytuacją na Bliskim Wschodzie przede wszystkim, w Iranie i też na Dalekim Wschodzie. Dlatego ten ruch, te przygotowania amerykańskiego kontyngentu są o wiele większe niż jeszcze przed wojną na Ukrainie, tak? Ale sama wojna na Ukrainie jakby aż takiego ruchu nie wywołała, bo ona wywołała, ale tylko tutaj w naszym regionie. Ale tu Ameryka się rusza jakby na cały świat, w sensie na te punkty newralgiczne, czyli właśnie Tajwan, Korea, tam jest bardzo dużo amerykańskich żołnierzy, tutaj właśnie w Korei, w Japonii, Tajwan, to są w ogóle rejony, gdzie jest bardzo dużo i to wszystko, ten ruch jest wzmożony. No i to taki po prostu flash widziałem jakby, tak, że nie widziałem konfliktu, zwróćcie uwagę, nie widziałem konfliktu i co, 2023 rok, tego konfliktu jakby nie było do czasu października, tak, czyli SMS był listopada, czyli mniej więcej przez ten rok czasu tego konfliktu nie było, nie widziałem konfliktu, ale duży fizyczny ruch amerykańskiego kontyngentu, czy przygotowania do niego, raczej chodzi o przyszły rok, czyli nie ten 22, tylko 23. A ponieważ pisze raczej, no to może chodzić o 23, czwarty też, tak? I raczej o wschód, czyli daleki i lub bliski wschód, a nie Ukrainę. To jest bardzo ważne, bo my tu widzimy, że dużo tej pomocy Ukrainie przez Polskę idzie, ale tak naprawdę tych Amerykańców tu jest bardzo mało, tak? W Korei, w Japonii to są dziesiątki, dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy. Tu tak naprawdę jest ich bardzo mało, tylko sprzęt jest cały czas wysyłany na Ukrainę i systematycznie jakby niszczony, tak? Więc jakby Ukraina nie spowodowała takiego wielkiego ruchu, tak? To też jakby, nie wiem czy się orientujecie, ale Amerykanie ze swoich magazynów wysłali w sumie mało sprzętu na Ukrainę. Gdyby wysłali nawet 1/10 tych sprzętów, co oni mają, to pewnie Ukraińcy by wygrali tą wojnę, więc oni tak wyskalowali tą wojnę, że ona trwa. Tak to wygląda. Z kolei, jeżeli by w ogóle nie wysyłali, to z kolei Rosjanie by szybko zwyciężyli, tak? No i tyle. I tutaj mamy właśnie, że raczej o wschód, czyli daleki i lub bliski wschód, a nie Ukrainę. I to się spełniło właśnie po roku czasu, bo właśnie po roku czasu nastąpiła ta sytuacja z 6 października, tak, w małym państwie na Bliskim Wschodzie, tak, nad Morzem Śródziemnym, którego nazwę nie chcę wymawiać. I tam właśnie miał miejsce atak przez, no niektórzy mówią prześmiewczo, przez Humus. I od tego czasu właśnie jest ten wielki ruch żołnierzy, zostały wysłane lotniskowce, różne grupy. I to się wszystko ruszyło, i to się ruszyło na Bliskim Wschodzie, ale też w związku z Iranem, ale też z Filipinami, też z Koreą, bo cały czas są różne hece, i z Tajwanem, z Japonią. Więc generalnie ten ruch, jeśli chodzi o Bliski i Daleki Wschód, spełnił się idealnie, jeśli chodzi o to poczucie. A teraz jak to piszę, bo to w tym momencie, jak pisałem tego SMS-a wieczorem po całym dniu pracy na wykopaliskach. To właśnie miałem takie poczucie, że a teraz jak to piszę, to czuję trzy miejsca na Dalekim Wschodzie. Od Chin kierunek na Tajwan i jedno wyżej, a jedno niżej niż Tajwan. Trzy miejsca zgrupowań. Będzie napięcie. I to wszystko, co obserwowaliśmy ostatnio, 2 lata temu był właśnie tak zwany pierścień wokół Tajwanu i teraz właśnie wtedy jakby Chiny zajęły pozycję, tak, i ćwiczyły taką blokadę, czyli właśnie pierścień wokół Tajwanu. Zawsze się dziwiłem, że najbardziej znany jasnowidz zapowiedział ten pierścień 3 dni właśnie po ujawnieniu go przez jasnowidza z Gdańska i najbardziej znany jasnowidz w Polsce nie pochwalił się do dzisiejszego dnia właśnie, że wspaniale, pięknie spełniło mu się przepowiednie. Jest to bardzo dziwne, bo zawsze się chwali, nawet takimi głupimi przepowiedniami jak trzęsienie ziemi, to zawsze się chwali, a tutaj właśnie pierścień wokół Tajwanu, nasz najbardziej jasnowidz, znany jasnowidz w Polsce się nie pochwalił. To dziwne to jest właśnie, bo jakoś by wskazywało, że może faktycznie wziął tą przepowiednię niekoniecznie z natchnienia Ducha Bożego, tylko skądś inąd. Ale to już mniejsza z tym, mówi się trudno, ja jeśli chodzi o mnie to wybaczam i no, ale no, nikt też nie chce wybaczenia, to w sumie nie wiem, co tu, jak to podejść do tego, ale
Jestem otwarty na wszelkie chrześcijańskie rozwiązania. Dobra, tak czy inaczej, właśnie pierścień wokół Tajwanu spełnił się 2 lata temu, ale w tym roku spełnił się drugi raz ten pierścień wokół Tajwanu, tylko w tym przypadku to już nie był sam pierścień, sama obroża wokół Tajwanu, tylko to była kolczatka, bo Chiny jakby tak otoczyły Tajwan, żeby ćwiczyły jakby atak na ten Tajwan, tak? Więc on jakby już drugi, to już był taki pierścień, ale kolczatka wokół Tajwanu, nie? I właśnie jak czytamy w tym SMS-ie właśnie, że trzy miejsca, Tajwan i od Tajwanu właśnie jedno wyżej, a jedno niżej, tak? Trzy miejsca zgrupowań i będzie napięcie. To napięcie właśnie jest w związku z tym, że Amerykańcy również zaczęli pod samym nosem, tu akurat wziąłem mapkę w związku z trzęsieniem ziemi, a nie z Tajwanem, ale tam właśnie Amerykańcy właśnie na wysepkach blisko Chin zaczęli swoje siły specjalne umieszczać, ale też jakby, no i sam Tajwan też jest jakby takim miejscem i różne wyspy właśnie między Japonią, Tajwanem, tam jest wiele baz amerykańskich, Amerykanie mają prawie 1000 baz na całym globie. I po prostu jakby no jest ten ruch żołnierzy i na Bliskim Wschodzie w związku z Izraelem te lotniskowce i na Dalekim Wschodzie, no dzieje się, tylko my tego nie widzimy, my tylko takie odcinki informacji widzimy w mediach, tak? Tylko widzimy, jak ktoś się złości, jak na przykład Chińczycy ostatnio właśnie z tą kolczatką wokół Tajwanu i zresztą. I teraz właśnie jedno miejsce zgrupowań, to wiemy, że od Tajwanu na wschód, na północny wschód jest właśnie Korea i Japonia, tam jest bardzo dużo żołnierzy, no plus Tajwan i zaczynają tam pchać swoich żołnierzy i tak samo, znaczy w sensie na te wysepki i tak samo właśnie na południowy wschód, jedno niżej, to są Filipiny właśnie, tak? Więc gdzieś tam to wszystko rośnie, ten kontyngenty i ruch żołnierzy i przygotowania. Ale to taki flash jest ogólny, to ja tutaj nie mówię, że to jest jakaś wielka przepowiednia. Na pewno wielką przepowiednią jest następna przepowiednia dotycząca się. Aha, tutaj jeszcze miałem wyjaśnić. To może na koniec, albo dobra, na koniec zostawmy sobie tego rodzynka. A tu przypomnę wam tylko, w ciągu ostatniej audycji właśnie mówiłem. Mam nadzieję, że wybaczycie mi taka troszkę śmieszkowata audycja, ale po prostu naprawdę po całym dniu fizycznej roboty to się troszkę zmęczyłem, a chciałem się troszkę odezwać i tyle. To słuchajcie, tutaj jest jakby ten SMS-y właśnie. Dla tych, którzy nie wiedzą, to po prostu gdzieś tam w ciągu przedostatniej czy przedostatniej audycji właśnie mówiłem, dawałem taki przykład właśnie, że za 3 tygodnie wojna atomowa. I później, jak sobie przypominałem właśnie ten taki śmieszny tekst, który powiedziałem tam przykładowo, tak, że za 3 tygodnie wojna atomowa, to potem właśnie poczułem, że oj kurczę, ale jednak to nie przypadek, że jednak coś w tym tekście było, że ja poczułem, że to nie jest do końca takie głupie, tak? Czyli to nie oznacza się, że zaraz będzie jakaś wojna atomowa, tak? Na Dalekim Wschodzie, ale coś mi zabrzmiało, tak? Czyli to nie jest połowa czerwca. Nie jest wcale taka jakby, że to nic nie będzie, nie? Że coś może być jakby, tak? No widzimy, że napięcie rośnie, więc ja dostrzegam to, że kurczę, znowu to serduszka. Trzeba mieć serce, nie? Dobra, muszę to kliknąć, żeby to zgasło, przepraszam. No i nic, to widzimy, że właśnie ta eskalacja dzieje się wszędzie, tak? Czyli kolczatka wokół Tajwanu, tutaj właśnie Korea. Mój palec widać jakby tutaj, o tutaj właśnie Korea Północna jest, tak widzicie, może wam pokażę kursorem. Korea Północna wysyła te balony do Korei Południowej z tymi odchodami i śmieciami. Północna też cały czas nad Japonią wystrzeliwuje pociski, tak, żeby ich tam denerwować. Wokół Tajwanu to wielkie napięcie, plus oczywiście właśnie Bliski Wschód, Izrael i cała reszta. Jak też ostatnio właśnie ćwiczenia Rosjan, tych sił nuklearnych rosyjskich właśnie ćwiczyli właśnie niedaleko Ukrainy. No i NATO też ćwiczyło w związku z tym. Więc to napięcie cały czas systematycznie rośnie. I myślę, że być może taki apogeum będzie właśnie w połowie czerwca. Coś będzie związanego z 14, ale jeszcze będzie tam jakimś 17, jakimś tam 18, coś ogólnie weźmy połowę czerwca, to będą jakieś takie rzeczy. W 14, 17, 18, czyli tam jak będzie 14, to po 3 dniach, 15, 16, 17, to jest po 3 dniach, 17, 18, to może w nocy z 17, 18, ale to już tak luźno, po prostu tak sobie pomyślałem, czy to pasuje właśnie, bo tam, dobra,
Tak czy inaczej, zobaczymy. Może się nic nie spełni, to będzie święty spokój. Dzięki Bogu, właśnie wielu ludzi modli się o pokój, więc jakby będzie fajnie, że się przepowiednia nie spełni i będzie święty spokój. Ale spójrzmy na przepowiednię, która się spełniła, i to jeszcze przepowiednię, która się spełniła z dokładnością co do 3 miesięcy, właśnie, bo było powiedziane właśnie, że w kwartale, właśnie od początku maja, przez 3 miesiące właśnie zdarzy się duże trzęsienie ziemi w Azji, a ponieważ 1/10, 10% wszystkich trzęsień ziemi na planecie Ziemia jest w Japonii, to niesamowite, spełniła się przepowiednia i było trzęsienie ziemi w Japonii. To niemożliwe właśnie, bo najbardziej znany jasnowidz w Polsce ostatnio, parę miesięcy temu, mówił, że przewidział trzęsienie ziemi, tylko że nie dał żadnych ram czasowych, nie? Ono mogło się wydarzyć za 50 lat, mogło się zdarzyć za 800 lat, mogło się zdarzyć za 85 miesięcy, żadnych ram czasowych. No to ja całą wieczność skróciłem do krótkiego okresu 3 miesięcy i powiedziałem, że właśnie od początku maja, może zobaczmy tą audycję, gdzie to było powiedziane. Tutaj jest audycja z 4 kwietnia na kanale Jasnowidz Olaf. Tam jest właśnie powiedziane, właśnie, że od początku maja, czyli maj, czerwiec i lipiec, w tym kwartale będzie duże trzęsienie ziemi w Azji. Aha, no oczywiście bardzo możliwe, że w Japonii, bo w ogóle 10% trzęsień ziemi na świecie jest w Japonii. I idealnie to się sprawdziło. Jak od początku maja, mamy teraz początek czerwca, to prawie w środku tego okresu strzał w dziesiątkę, jest trzęsienie ziemi, zaliczona przepowiednia i będzie, teraz mówię kolejną przepowiednię, że będzie nawet większe trzęsienie ziemi w Azji i to jeszcze w tym roku, choć mam nadzieję, że się pomylę, bo jak większe to może komuś się stać krzywda, a tego nie chciałbym, więc ten, ale no wybaczcie, no mówię, to taka lekko żartobliwa audycja, tak? No i tyle. To tak to wygląda właśnie, więc jak z najbardziej znanej jasnowidz w Polsce przepowiedział trzęsienie ziemi, no to tutaj jasnowidz z Gdańska przepowiedział z dokładnością co do 3 miesięcy trzęsienie ziemi w Azji. Jeśli ktoś chciałby być jasnowidzem, to tutaj krótki kurs jasnowidzenia. Wystarczy włączyć sobie Wikipedię albo wysłuchać tą moją audycję z 4 kwietnia 2024 roku. Bardzo polecam. Fajna audycja. Trwa tylko 20 minut. Audycja pod tytułem Uwaga! Potrójny wykrzyknik, jasnowidz Jackowski przewidział trzęsienie ziemi i odczarowujemy Jackowskiego, część trzecia. I tam to bardzo polecam sobie odsłuchać. Tam są specjalne instrukcje z Wikipedii, jak można przewidzieć trzęsienie ziemi, właśnie nawet w skali od 6 do 6,9 stopnia w skali Richtera, których jest ponad 100 rocznie, od 7 do 7,9, których z 10 do 20 rocznie. Tam jest cała plejada tabelek, można z nich skorzystać i każdy z Was będzie mógł codziennie przepowiadać trzęsienie ziemi na danych kontynentach, w danych krajach, z jakimiś ramami czasowymi i każdy z Was może pokonać Krzysztofa Jackowskiego. Każdy z Was może pokonać Krzysztofa Jackowskiego, więc zachęcam, polecam, darmowy kurs jasnowidzenia, voilà! Dobrze. No i to by było na tyle, słuchajcie. Krzysiek, nie miej do mnie żalu, to takie, wiecie, prawdziwe żarty, o. Prawdziwe żarty, czyli właśnie, ponieważ każdy chrześcijanin kłania się prawdzie, jak Panu Jezusowi w trakcie mszy świętej, kłaniamy się właśnie, zmawiając właśnie taką modlitwę, to tak samo tutaj właśnie, kłaniając się prawdzie, nie omieszkamy właśnie wskazać właśnie, gdzie prawda leży, gdzie są właśnie przepowiednie wikipediowe, czy po prostu naukowe, tak? Dobrze, to może tyle, zakończmy. Miałbym jeszcze prośbę do Was, ale to może podczas następnej audycji, kurczę, bo to muszę wytłumaczyć. Po prostu były takie 3 przepowiednie, nie mogę ich znaleźć. Powiem Wam na gębę, no, albo nie zapisałem tego SMS-a, albo gdzieś się skasował, czy wysłałem do kogoś, lub go opisałem w komentarzach pod jakimś filmem, może w tych dyskusjach, no nie jestem w stanie tego znaleźć. Najwyżej mówi się trudno, to się zmarnuje. Po prostu była tak, jak było kiedyś taka przepowiednia, że będzie tam 50 stopni nagle i był ten antycyklon chyba, tak, czy coś, tam było nagle 50 stopni. Potem było przez ileś dni 50 stopni, a potem była przepowiednia właśnie 50 stopni na minusie. To jeszcze była taka przepowiednia właśnie, że będzie 50 stopni, że ludzie będą umierać. I ostatnio jest właśnie bardzo gorąco właśnie w Pakistanie, w Indiach, w różnych krajach właśnie i dość dużo ludzi umiera z powodu upałów.
I tej przepowiedni właśnie nie mogę znaleźć, że będzie 50 stopni tak, że ludzie będą umierać. W Europie również. Następnie była jeszcze taka przepowiednia, teraz ja chyba sobie to zapisałem, sekundka. Aha, zaraz. Że jeszcze wiem, że jeszcze była taka przepowiednia wojskowa. To znaczy się dużo tutaj dyskutowaliśmy właśnie o mobilizacji, co będzie, wojna, nie wiadomo co. I wtedy właśnie ja mówiłem, że to myślę, że to było kilka miesięcy temu, pół roku temu, może pod koniec zeszłego roku, właśnie mówiłem, że ja takiej mobilizacji, taką na siłę na najbliższe miesiące nie czuję, bo ludzie się już bali, już chcieli wyjeżdżać za granicę. Mnie się też pytali właśnie o poczucie w związku z mobilizacją właśnie. No i było takie coś właśnie, że ja nie czułem właśnie, że na najbliższe miesiące będzie taka przymusowa mobilizacja, ale czułem, że będą zachęcać jakby żołnierzy, znaczy ludzi na żołnierską karierę właśnie wszelkimi takimi udogodnieniami, pieniędzmi właśnie tym wszystkim. I ostatnio właśnie Wojsko Polskie ogłosiło program właśnie wakacje z wojskiem, 27 dni w kamaszach i 6 tysięcy złotych do ręki. I to uznałem, że to jest właśnie spełnienie tej przepowiedni. Jak też nie mogę znaleźć przepowiedni, sekundka. Jakaś była trzecia, słuchajcie, ale to nie na tej kartce zapisałem. Przepraszam. Tylko tutaj zapisałem sobie, że też chciałem powiedzieć właśnie, że kiedyś była taka przepowiednia właśnie, że sytuacja zmieni się, jak padnie miasto na H. I kiedyś na początku wojny na Ukrainie padło miasto Cherson, tak? Ukraińcy odbili Cherson i wtedy sytuacja faktycznie zmieniła się i ten front już zamarł właśnie i przez następne 2 lata ta wojna stanęła w zasadzie w miejscu, czyli z północnej i północno-wschodniej Ukrainy Ukraińcy wypchnęli Rosjan, ale na wschodzie i południowym wschodzie, łącznie z Krymem, Rosjanie zostali i tak też ten front ostał się. Pobudowali te różne linie, jedni drudzy, Surowikina, innych, i w zasadzie spełniła się ta przepowiednia dawna, właśnie mówiąca właśnie, że o wojnie na Ukrainie, właśnie, że będą te cztery kraje, czyli ta Doniecka, Ługańska, inne te republiki ludowe. I to jest to właśnie, to w ogóle też super przepowiednia. I teraz jest taka sytuacja, że sytuacja zmieni się, jak padnie miasto na H, i teraz akurat tak patrzę, że znowu być może symetrycznie po 2 latach spełni się ta przepowiednia dwukrotnie, bo teraz jakby z kolei mamy do czynienia właśnie z jakimś atakowaniem powoli i osaczaniem Charkowa, tak? Czy miasto Charków padnie, to nie wiem, ale jeżeli by padło, to by tak się dziwnie stało, że przepowiednia by się wypełniła podwójnie, ale ona wypełni się tak całkowicie podwójnie, jeżeli by Charków padł, a jednocześnie sytuacja by się zmieniła, czyli na przykład, nie wiem, padnie Charków i potem będą rozmowy pokojowe, czy jakoś tak się zmieni, żebyśmy to widzieć, że się zmieniło, tak? Albo znowu na kolejne 2 lata front stanie, tak? No bo nie czarujmy się. Po tych wydarzeniach, po odbiciu Chersonia, nic więcej większego na froncie się nie działo, tak? To te linie frontowe generalnie się nie przesuwają w większej skali, tak? No i tyle. No w ogóle było duże przepowiednie ciekawe, które się spełniły, ale to już mniejsza z tym. Może wrócimy do nich, jak ktoś tam wskaże właśnie i skorzysta z tego tysiąca, to kurczę, może. No dobra, bo. Myślę, że może wziąć tego tysiaka, pokazać, tak, że to nie są słowa na wiatr, jakby tak, że jesteś jak odłożony, więc spokojnie. Dobra, to dzięki za uwagę, nie będę się rozgadywał, trzymajcie się, nie będę robił jakichś poczuć dodatkowych, tutaj szalał, nie wiadomo co, wchodził w jakąś taką nagonkę, jak wszyscy właśnie kręcą lody na tym strachu i jeszcze mówią, że to niby nic złego nie robi, a robi, więc jakby lepiej chyba lekko humorystycznie i na spokojnie. Gdyby ktoś się pytał o wskazówki, jeśli chodzi o czasy nasze, w których żyjemy, no to absolutnie po prostu powiem krótko, Jezus Chrystus, nie? To taka wskazówka jest. Jeśli ktoś nie wie, to musi poznać, to zachęcam. I też jest taką wskazówką właśnie. I to jest, ja mam wrażenie, że to jest bardzo bagatelizowana wskazówka i że ludzie nie dowierzają, ale to jest kwintesencja właśnie
wiary, znaczy no kwintesencja jest Chrystus, ale chodzi mi o to, że było takie poczucie kiedyś z natchnienia Ducha Świętego właśnie, że żadne miejsce nie będzie bezpieczne, tylko twoje serce. I ludzie, jak to słyszą, to sobie myślą, a serce, o tutaj właśnie teraz specjalnie kliknijmy to serduszko. I ludzie sobie myślą, no przecież serce, to co tam serce, nie? Przecież tutaj trzeba, nie wiem, na siłowni trzeba pakować, trzeba jakieś tam inne rzeczy robić, tak, a nie, jakie tam serce, nie? I jak właśnie na przykład ja czasem oglądam naszego najbardziej znanego jasnowidza z Czuchowa, to tam często ludzie właśnie zadają pytanie właśnie, jak będzie w Częstochowie, a jak będzie w Braniewie, jak będzie w Krakowie, albo nie wiadomo gdzie. I nigdy nie pada to prawdziwe właśnie nauczanie, czyli właśnie, że żadne miejsce nie będzie bezpieczne, tylko twoje serce. A dlaczego żadne miejsce nie będzie bezpieczne, a tylko twoje serce? No właśnie idealnym przykładem na to jest właśnie 2 lata temu, na początku maja, najbardziej znany jasnowidz w Polsce miał prawie że wypadek śmiertelny właśnie na skrzyżowaniu. No nie chce się to wyłączyć, no. I o, włączyło się. I znowu się pojawiło. Dobra, mniejsza z tym. I chodzi o to, że ci, którzy znają, to znają, ci, którzy nie, to tylko powtórzę właśnie, że pan Krzysztof miał prawie wypadek i prawie by wjechał w niego samochód i go zabił na miejscu. I co tam się wydarzyło? No chodzi o to, że Krzysztof właśnie wjeżdżał na skrzyżowanie, ale coś go powstrzymało, tak? Jak mówiła ta przepowiednia właśnie, że odejdzie, jeżeli zakwestionuje swoje nawrócenie. Każde nawrócenie jakby jest poprzez jakby serce, tak? Bo przecież tu idzie walka o serce, tak? To nie idzie walka, jak to w sentencji książki Krzysztofa, jeśli chodzi o wiedzę, tak? Bo wiedza to jest po prostu, to jest... My nie chcemy być kalkulatorami, tak? Tylko istotami kochającymi, więc to przez serce idzie, a nie przez po prostu bańkę, że tak powiem. I tam właśnie co się wydarzyło, jakby no Krzysztof jakby powstrzymał się przed jazdą, tak? Jakieś uczucie, przeczucie spowodowało, że nie pojechał, tak? Jakieś takie rozkojarzenie, tak on opowiadał. Nie pojechał, więc nic się nie stało, ten samochód przed nim przeleciał, nie zabił go, tak? Gdyby pojechał na zielonym świetle, to by samochód go zabił. I chodzi o to, że właśnie serce, czyli właśnie serce spowodowało, że zrobiło się bezpiecznie, tak? Na tym skrzyżowaniu to wybuchła w Słupsku, czy gdzieś tam, nie? Czyli serce, pójście za sercem spowodowało, że Krzysztof przeżył wypadek, tak? Nie doszło do wypadku, tak? Gdyby zakwestionował to serce, to patrzy, o, zielone światło, wiedza empiryczna mówi, jedziemy, no to jedziemy, no to by pojechał, to by zginął, tak? Czyli zwróćcie uwagę, żadne miejsce nie będzie bezpieczne, tak? No bo powiedzmy sobie, generalnie co? Nie wolno wchodzić na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, tak? Ale kto wie, może coś będzie się, wydarzy się wypadek, jakaś ciężarówka wleci na chodnik, no to wtedy widzimy, że nic nie jedzie po ulicy, to wskoczymy na ulicę, żeby przeżyć, tak? Czyli żadne miejsce nie będzie bezpieczne. Czyli nawet jak jesteśmy w samochodzie zamkniętym i mamy zielone światło, teoretycznie możemy jechać, niby jest bezpiecznie, ale nie jest bezpiecznie, tak? Ale żadne miejsce nie będzie bezpieczne, tylko twoje serce, to znaczy się właśnie, że serca jakby was w pewnym sensie uratują, tak? I ja tak się posługuję właśnie tym przykładem właśnie tego niedoszłego wypadku Krzysztofa Jackowskiego, właśnie, że wtedy on nie zakwestionował tego serca, a zakwestionował wiedzę, czyli zakwestionował zielone światło, a nie zakwestionował serca, nie pojechał, przeżył, wszystko się fajnie skończyło. I tak samo ta rada tyczy się każdego z was. Jeżeli ktoś myśli, że będzie bezpieczny w bunkrze, to niech się nie zdziwi, tak? Bo będzie w bunkrze ze 100 osobami, się okaże, że tam będzie jakiś psychol, czy nie wiadomo kto, tak? I się okaże, że tam będzie gorzej niż na zewnątrz. Więc chodzi o to właśnie żadne miejsce, nie? Mnie ta przepowiednia, ja wam powiem, mnie ta przepowiednia wyzwoliła. Uspokoiła, nie? Ona nie spowodowała, że Jezus Maria, żadne miejsce nie będzie. Znaczy, przepraszam, bo nie powinienem w takich okolicznościach mówić Jezus, tylko w normalnych, to przepraszam, ale chodzi o to, że niektórzy tak mają, nie? Że ojeju, żadne miejsce nie będzie bezpieczne, no to teraz już tragedia, depresja, czy nie wiadomo no, co, nerwica, tak? Ale tu jest od razu wskazówka, żadne miejsce nie będzie bezpieczne, tylko twoje serce. Spójrzcie uwagę, jaka wskazówka. Tylko twoje serce, tak? No, ale serce Pana Jezusa, tak? Trzeba właśnie do Pana Jezusa, jakby się uciekać. No i tyle.
Więc właśnie wtedy jakby pan roztoczy swoją opiekę nad wszystkimi, którzy go uznają. Dobra, to dzięki za uwagę. To taka krótka ewangelizacja, nauka razem z śmieszną audycją. Dzięki, trzymajcie się z Panem Bogiem. Niechaj wasze serca was prowadzą do Pana Jezusa. Oczyszczajcie je, nawracajcie się, bądźcie bezpieczni. No i już każdy z was musi wtedy jakby zdecydować, tak? Czy jedni uciekają, inni zostają, nie wiadomo co. Kurczę. Zaraz, postscriptum, bo zapomniałem jeszcze jedna ważna rzecz właśnie z tymi SMS-ami, kurczę. Chodziło o to, czy ja to mówiłem. Bo się zakręciłem, bo zmęczony jestem, wybaczcie. Bo nie ma tego SMS-u, ludzie, sorki, kurczę. Dobra, słuchajcie. Z tymi SMS-ami, gdzie jest komórka? Z tymi SMS-ami właśnie, które były na karcie społeczności. Tam było powiedziane właśnie, jak weźmiemy kartę społeczności, przejdziemy 1, 2, 3, 4 posty, 5 postów i tam jest ten SMS, że coś wpadło w atmosferę i tam jest tam mówią ze znakami zapytania, tam jest napisane właśnie rok, rok i 2 miesiące, promienie rok i 2, czy wojna 2 miesiące przykładowo. To jest takie coś właśnie, że ja tak czytałem tego SMS-a i sobie pomyślałem, że rok i dwa to może nie być też rok i 2 miesiące, tylko może być rok i dwa. Czyli na przykład, jak na przykład 2 lata temu był pierścień wokół Tajwanu, to po 2 latach była kolczatka wokół Tajwanu. Jeżeli przepowiednia była rok temu i jest napisane rok i dwa, to może być takie coś, że rok coś będzie, czyli teraz kolczatka i takie duże napięcie w czerwcu. I potem za 2 lata, czyli z dzisiejszej perspektywy czerwca 2024, będzie za kolejny rok i to będzie 25, i wtedy za rok będzie właśnie coś na przykład z jakąś potencjalną atomową, nie? Tak pomyślałem, że tak można też tłumaczyć właśnie SMS-a właśnie rok i dwa, tak? Ale to zostawmy, bo to jest takie dość ogólne SMS. Fajne są te, co się sprawdziły z dokładnością co do jednego dnia. I dobrze jest to, że nie jesteśmy pewni, kiedy coś będzie, bo nie wiadomo, czy w ogóle będzie. A może wszyscy się nawrócą i będzie wspaniale. Nie możemy tego wykluczać, nie? Ja wiem, że ludzie lubią się bać. Ja wiem, że dobrze jest kumulować czerń i ciemność, tak? I ściągać ludzi na dół, jak co niektórzy. I to idzie bardzo łatwo, jeszcze przynosi pieniążki. A trudniej jest powiedzieć właśnie, że o, kto wie, może wszyscy się nawrócą i będzie wspaniale, tak? Jest taka możliwość? Zastanówmy się, niech każdy się zastanowi. Albo no, załóżmy po połowę, bo ktoś powie, że o, to się wtedy apokalipsa nie wypełni, nie? No, nie wiem, zależy, no, może w jakiś inny sposób się wypełni, może po prostu, na przykład, nie wiem, no, 90% się uratuje, a 10% się nie uratuje, na przykład, i apokalipsa się wypełni. Chociaż nie, bo tam są inne wartości liczbowe. Cholercia. Dobra, to już zostawię, bo ja nie jestem biblistą. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się z Panem Bogiem. Cześć, nie zagaduję więcej. Hej, pa.